myślę, ale przede wszystkim dla turystów. Wszyscy wiedzą, że znaczki turystyczne w Helu są, no czy nie wszyscy, przepraszam, że znaczki turystyczne w Helu mamy dwa do tej pory. Znaczek Hel Początek Polski oraz znaczek Muzeum Obrony Wybrzeża. A w tej chwili uroczyście w obecności pani prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział Hel chciałam państwu pokazać, z daleka, no nie będziecie widzieli, mamy nowy znaczek od dziś. On będzie do nabycia w Zrzeszeniu właśnie. Hel Kopiec Kaszubów. Pani Damiano, to jest jeden znaczek, który może pani obejrzeć, ale tutaj jest ich całe mnóstwo, które bardzo proszę, żebyście państwo między turystów rozpropagowali. Jest mi niezmiernie miło, to rzeczywiście była niespodzianka, pani Żanno. Utrzymała pani to w tajemnicy do samego końca. Z pewną dozą nieśmiałości zgodziłam się na niespodzianki, bo w moim wieku niespodzianki to już bywają różne. Proszę państwa, ja z tego miejsca pozwolę sobie zaprosić państwa do nabycia tych znaczków. Fantastyczna pamiątka i dla kolekcjonerów, i dla tych, którzy dopiero zaczną przygodę ze zbieraniem znaczków turystycznych. One będą do nabycia u nas. Wiejska 78, Hecz Kaszubska, także wszystkich serdecznie zapraszam. Dziękuję. Bo słuchajcie państwo, podobno ludzie znaczki i tych, co dopiero znaczki będą zbierali. Teraz już, słuchajcie państwo, nie przeszkadzamy, koniec gadania. Zapraszam państwa na kiełbaskę z grilla, na ciasto, na chleb ze smalcem. Tutaj panie ze Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego przygotowały. I do zabawy. Rzeczywiście może jeszcze wieczór jest niezbyt ciemny, jeszcze trochę do zachodu słońca, ale warto bawić się. Bo jak państwo się nie będziecie bawili, to DJ się zwinie i pójdzie do domu i nawet wieczorem się nie pobawimy. Dziękuję państwu bardzo.